Hejka wszystkim! Tadaj! W dzisiejszym odcinku challenge, już raz taki challenge na tym kanale był, mianowicie nie biorę checkpointa. Będziemy sobie przechodzić jakąś mapę związaną z kosmitami, ale to nie jest ważne jaka. Ważne jest to, ile razy na niej zginę. Jeżeli jesteście ciekawi tak samo bardzo jak ja, jak mi pójdzie w dzisiejszym odcinku, to dajecie. Co już to na samym początku? Taka twarz, Boże, te zęby. Okej, nie zostaje mi nic innego jak... Matko Boska. Ej, czy to jest... checkpoint? Nie, te 20... Co to jest te 25? Lol. Możecie napisać mi w komentarzu, co to jest to 25. Ej, patrzcie, tu jest. Lol. Ja tu mogę coś zbierać przy okazji? No, tego checkpointa już będę miała. My dzisiaj sobie gramy w challenge, że nie dotykam checkpointów, nie zbieram checkpointów. Jesteśmy uwięzieni, musimy znaleźć sposób... Bądź ostrożny podczas przechodzenia przez ulicę. Pamiętaj, aby zebrać wszystkie żetony Bloks i powodzenia. To są żetony Bloks. Okej, nie wiedziałam. Ja coś czuję, że tu będzie... Aha, dobra. I po tym... Kurczę, jak nie wezmę tego, to już mi się wtedy żaden nie zaliczy. Ja mam nadzieję, że ja tutaj nie zginę nie wiadomo ile razy. Ale coś czuję, że ten odcinek może trochę mi zająć dzisiaj. Już mi nie łapie checkpointa! Kurczę! Ostatnio grałam właśnie, że... Lub kup dywan. Nie chcę kupić dywanu. Nie chcę tu oszukiwać, ja chcę normalnie przejść. Czy ja przeskoczę to tak? Okej. Dobra. Jak ostatnio grałam w ten challenge, że nie biorę checkpointa, to w miarę szybko mi się udało przejść. Tam chyba dwa razy musiałam przechodzić od nowa. No nie, no znowu to chrapanie dziwne. Okej, co mamy zrobić? Ukradnij kartę dostępu strażnikowi, gdy śpi, więc otwórz bramę. A potem uda się jedną wyjść, a tam znajdziemy rakietę, która zabierze nas do domu. Dobra, ukradłam. Ej, czemu mi tego nie zebrało? A może będzie tu z tyłu? Bo ja bym chciała zebrać te wszystkie te... Aha, dobrze zrobiłam! Okej, spoko. Już się bałam, że źle poszłam. Ale super mapa! Piszcie w komentarzu super mapa! Bo ta naprawdę zasługuje na pochwałę, dobra. Kwas unikamy. Było blisko stópki. No i teraz... Bo się serio wystraszyło mnie. Dobra, no i co się wydarzyło? O nie, kamery nas zobaczyły i wygląda na to, że aktywowaliśmy system bezpieczeństwa. Ja jakoś źle kamerę tak o, wzięłam, odwróciłam, o! I myślałam, że się coś zepsuło. Dobra, lecimy z tym. Kurczę, fajnie by było nie umrzeć. Oj, oj. Nie panikuj, Klaudia! Ja nie jestem w tych dobrach. Okej! Jak mam tutaj... O! Dobra, mamy to i idziemy dalej. Nie zdążę. Okej. Szybko na dół. Nie ryzykujemy. Ej, dobra. Nie. Zbierz klucz. Jezu, nie, bo ja tego przede mną nie przeskoczę. Otwórz otwór wentylacyjny. No dobra. Kurczę, wiedziałam, że to się tak skończy. No dobra. Widzicie od początku. Dobra, ja wam to wycinam do miejsca, w którym zginęłam, bo nie ma sensu, żebyście oglądali dwa razy to samo. Boże, nie skuć tu, Klaudia. Dobra, i znowu jestem w tym beznadziejnym miejscu. Dobra, dwa razy już zginęłam. Super. Dobra, jestem tutaj trzeci raz. Ja chyba przybliżę w ogóle kamerę. No mi tutaj o sufit zahacza w tym momencie. Dobra, poszło! Tylko wiecie, co jest najgorsze? Że jak ja skuszę, to będę musiała to jeszcze raz przechodzić. I no lol, co ja mam tu zrobić niby? Przecież ja tam nie doskoczę. Super. A przynajmniej moja ulubiona muzyczka Robloxowa się zaczęła. Uwielbiam tę muzyczkę. Ej, jeżeli ktoś zna tytuł, to niech mi napisze.
Jak się nazywa ta muzyczka? Ja znowu sobie przybliżę tak ekran. Dobra, jak się przybliży, jest łatwiej. Ty, ale ja naprawdę nie wiem, co ja mam tutaj zrobić. Aha! Takie na skraju jest, widzę. Dobra! Ale super! Ty, Beskidu, to jest jedna z fajniejszych mapek, w jakie ostatnio grałam. Czemu sobie wybrałam akurat dzisiaj... Ten dźwięk stópek, nie? Dlaczego akurat dzisiaj sobie wybrałam na tą mapę, że nie łapię checkpointów? Przecież ja będę miała jej dosyć, przecież ja będę jej nienawidziła. Tak serio. Co to w ogóle jest? Oko obcego? Ej! Nie wierzę! Bo ja się wystraszyłam, bo on się ruszył tam obok mnie. O matko. Okej. Dobra, i czy teraz ja mam już otwarte tu drzwi? Mam otwarte tu drzwi, więc nie ma się czym przejmować i... Dźwięk stópek! Dobra, i żeby teraz się nie wystraszyć... tego obcego! No patrzcie, widzicie? On się tak zbliża dziwnie. Ja się wystraszyłam, że on mnie goni czy coś i że zaraz mnie rozsypie. I tak się tego wystraszyłam, że sama się rozsypałam. Okej, dobra! To wydaje się proste. Najgorzej jakby na czymś takim odpaść. Wiecie, mówicie, że ale to jest proste i na tym odpadacie. Przypał! Dobra? Ja się już tak skupiam, że momentami nawet nic nie mówię, żeby się tylko... Okej! Dobra! To byłby piękny checkpoint, który miałby sens. Ale my dzisiaj checkpointów nie bierzemy! To specjalnie dla was, więc zostawcie bardzo dużo łapek w górę pod tym filmem! Bo ja się dzisiaj tak męczę, niesłychanie dla was, moich widzów kochanych. Wam się bardzo podobała ta seria, w sensie ten ostatni odcinek, że nie biorę checkpointów. Więc uznałam, że zrobię to jeszcze raz dla was i specjalnie dzisiaj szybciej zaczęłam nagrywać, bo coś czułam. Ojoj, że to może trochę czasu mi zająć. Czekajcie. Nie wiem, jak to wygląda, ale ja się już rozglądam, żeby nic na mnie nie wypadło i nic mnie nie rozsypało. No i super, gdzie mam teraz iść? Dobra, nie tu. Już. Widzowie. Pierwszy labirynt, w którym jest napisane, które będę mam iść. A się wkurzę, jak to będzie złe. Całe szczęście, nie? Bo bym się naprawdę zdenerwowała. Co nam masz, ziomeczku, do powiedzenia? Dotarliśmy do pokoju w porcie kosmicznym. Kliknij na przycisk, aby otworzyć drzwi. Znajdź swoją drogę do rakiety. Okej, let's go! Kurczę, znowu mam... Tu się jakoś tak oddala strasznie ta kamera, nieprzyjemnie. Tutaj widziałam, że jest... Okej. Pytanie, po co my mamy zebrać się wszystkie? Napiszcie mi w komentarzu, jeżeli przechodziliście tą mapę. Okej, coś się stało. Jeżeli przechodziliście tą mapę, to napiszcie mi w komentarzu, po co zbieramy te kwadraty. Matko Boska, dopiero 9 z 25. My nawet w połowie mapy nie jesteśmy, wychodzi na to. Kurczę, niedobrze! Mam nadzieję, że się uda... Nie! Nie wierzę! Jakim niby... O Jezu... Dobra, przeszłam do tego samego momentu. Dobra. O co tu chodzi? O nie, wzięłam checkpointa tego, ale dobra, to jest na samym początku, więc myślę, że mi wybaczycie. Ale kolejnego nie wziąć. Nie chcę checkpointa. I nie chcę więcej takich challenge'y. Co mnie w ogóle podkusiło? Jak ja w którym momencie uznałam, że to jest dobry pomysł? No bo ogólnie rzecz... Ogólnie rzecz biorąc, mapa jest super ekstra i bym ją sobie przeszła normalnie, ale jak grałam w tego McDonalda, że nie brałam checkpointów, to nie zginęłam tyle razy! Myślałam, że teraz też jakoś tak w miarę pójdzie. Dla was ten odcinek będzie o wiele krótszy niż dla mnie, jak go nagrywam. Ja już go nagrywam 20 minut. Okej. Tu w ogóle można wziąć tego, nie? Aha. Dobra, bokiem. Będzie mądrzejsza. Ja się już... Serio skupiam, nie? Okej. I tutaj mogę zaskoczyć.
Okej. Okay. Stópki co prawda mi tak dziwnie zabrzmiały kosteczki. Dobra, nic nie chcę. Chcę już do tej rakiety, chcę już do domu i chcę już, żeby ten challenge się skończył, nie? Czekaj, o nie! Ta rakieta jest w jedną stronę na księżyc. No ta sam, ten sam księżyc już mi się w trzeciej mapie powtarza. Wezmij się po ścianie i tutaj jest grawitacja inna. Dostać się do bazy kosmicznej, może tam znajdziemy drogę do domu. Tam był teleport. Nie. To jest nie fair. Taki sam księżyc już był. Dawajcie, dwa na raz. Uhu. O dobra, tutaj mamy tego. Nie wiem w ogóle co to daje. Piszcie w komentarzach, tak jak mówiłam. Co to ma być? Aha. Dobra, i my tu weźmiemy tego energola i będziemy tak szybko biec. O, patrzcie, tam coś widzę, że jest. Łomatko! A się wystraszyłam. Dobra, postarajmy się tutaj nie spaść, bo będąc już na księżycu, no nie powiem, byłby trochę przypał. Przez chwilę. No przecież przebiegłam! Aha. Tak po chwili łapię, dobra. Jak nam niby wzięło tego checkpointa? A teraz, dobra, nie mam speeda, mam po prostu skok. Ja wolę ostrożnie sprawdzać, co ja mam, czego ja nie mam. Co to w ogóle ma być? Jakie ufolutki tutaj to postawiły? Aha, tutaj mamy jeszcze. Tak ostrożnie, bo ja się już naprawdę cykam. Ja naprawdę mam takiego stresa, jak przechodzę już tą mapę, żeby nie skusić, już pół godziny ją przechodzę. Okej, okay, teraz tutaj chyba, dobra. Nie zwiastuję, żebyśmy się zbliżali do końca. Ja się zastanawiam, czy wzięło mi tam checkpointa? I patrzcie, bez kitu tutaj mi wzięło. Mam nadzieję, że nie zginę. I nie będę musiała się martwić, co zrobić z tym, że wzięło mi checkpointa. Trudno, jak mi weźmie checkpointa, to po prostu wyjdę z gry i wejdę jeszcze raz. Ej, stop! Teraz jakbym zginęła, to się nie liczy. Co się stało? LOL? Ty, nie kumam. Aha, dobre. Ej, to jest jak ta ściana. O! Ale... Znadziejnie, że nie można ruszyć tą kamerą, bo tutaj jest trochę źle zrobiona ta mapa. Dobra, nie, ja czekam, aż to się wróci i biegnę do kolejnego save'a. Okej, okay, a tego lepiej chyba przebiec. O, teraz. I dobra, mamy 20 z 25, więc to jest serio koniec. Okej. Okay. Dobra, i tutaj mamy słońce, ziemię... Co jest? Dobra, bo już się bałam. Cholera, ślepy zaułek. Dwa dni później, aha. Wyrywam cię. Co się stało? Dlaczego w ogóle? Faktycznie, co się stało? Czemu ja tu nic nie widzę? Obcy uciekł z sekcji 4 i musimy się stąd wydostać. O jasno, no nieźle. I co? Myszka mi działa. Ale dalej nie mogę... Patrzcie. Wszystki belek. Ej, no, o co tutaj chodzi? Tutaj się coś zepsuło. No i od tego miejsca... Ej, nie! Teraz to się nie liczy. Ja chcę przejść z powrotem do tamtego miejsca, bo patrzcie, tutaj jest zepsuta ta mapa. Ja, jeżeli zginę z winy, sorry, ale twórców mapy, to nie będę przechodziła jeszcze raz. Ja jak zginę z mojej winy, to przechodzę jeszcze raz. Czekajcie. Dobra, wzięliśmy checkpointy. O nie, dobra, cofnę się. I, ale patrzcie, teraz mogę już ruszać. Ej, czyli faktycznie tam się coś zawiesiło. Czyli dobrze, że nie zaczynałam gry od początku, bo to po prostu coś się zawiesiło, o patrzcie. Dobra, więc zaczynamy sobie od tego miejsca. Jeżeli tutaj zginę, wtedy zaczynam od nowa całą mapę, bo tamto moje zginięcie było z winy twórcy gry. Dobra, idziemy. Tego nie biorę. To znaczy, no... Wziął mi się checkpoint, ale i tak to nic nie zmienia. Bo jak zginę, zaczynam od nowa. Czy ja się... Ja chyba niebieskich mogę dotknąć, nie? Dobra. Czerwonych nie mogę. Okej! Okay. Let's go! Aha! Kurde, tutaj tak źle to widać. Dobra. Okej! Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I biegniemy raczej szybko, bo coś czuję, że to się zaraz za mną zerwie. I dobrze czułam. Okej, okay, mamy ziomeczka i naciśnij dwa przyciski z każdej ze stron. No i wtedy się teleport otworzy, okej. Okay. Matko Boska, ja mam nadzieję, że to jest już serio koniec. Czy tutaj mnie coś rozsypuje, czy tutaj przez coś ginę, nie wiem. Jeden naciśnięty.
No nie, i sobie ten trudniejszy wzięłam teraz. Ja po prostu pod nim przejdę. Pod tym normalnie, ten przeskoczyć. Dobra, pod tymi można przez... Ojoj, co mi się tutaj dzieje? Patrzcie, mam 22 na 25. Czyli będą jeszcze 3 tutaj, czy ja jakieś opuściłam? Oj, nie wierzę mi checkpointa, nie? Nie! No nie mów się, że on nas jeszcze zeżre na koniec. I wystraszyłam się, nie? Wygląda na to, że zostaliśmy zjedzeni przez obcego, ale on spadł na ziemię. Aha, i że teraz musimy wyjść z jego żołądka, ja już wiem, którędy, by dostać się do końca. Matko! O nie, jak będą... kubkowe? Oby nie było kubkowej, oby nie było kubkowej, bo... wzięło mi checkpointa, no ale to się i tak nie liczy. Matko boska. Serduszko puka w rytmie czacza. Dobra, ja w ogóle jestem już tak przejęta przechodzeniem tutaj, tak jak, no nie biorę checkpointa i tak nie mogę ich używać, więc... Boże, jak ja ryzykuję, nie? Już 40 minut przechodzę tą grę. Zebrałeś wszystkie żetony, nie zapomnij udać się, nie wiem gdzie. Nie myśl wcale o tym, że jesteś na końcu mapy. Dobrze, czarna dziura! Niech się zakończy obcy czarną dziurą po prostu. Boże, tak! Jest w końcu, kurczę, no myślałam, że nigdy tego nie dam rady przejść. Jezu, tak. To wszystko, co miałam dla was w dzisiejszym odcinku. Ale nie przejmujcie się, bo na pewno będą kolejne. Tylko nie zapomnijcie zostawić przycisku subskrybuj, koniecznie z dzwoneczkiem. No i też dać bardzo dużo łapek w górę, żeby być ze wszystkim na bieżąco, żeby było więcej takich filmów na tym kanale i żeby następnym razem akurat w Challenge Urzenie biorę checkpointów, poszło mi trochę lepiej. No, to jak? Widzimy się następnym razem. Pa!